Drodzy, zaczynamy dziś od małej zagadki. Ile dzieci miał Abraham? Spróbujcie chwilę pomyśleć, spróbujcie udzielić odpowiedzi, a my teraz zaczynamy. Drodzy, nie wiem, jakie odpowiedzi udzieliliście. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie dwie odpowiedzi są prawidłowe. Jakie? O tym za chwilę. Ale chcę Wam też powiedzieć, czy wytłumaczyć się z tego dzisiejszego spotkania, dlatego że to pytanie, ile dzieci ma Abraham, czasami zaskakuje, a zwłaszcza zaskakują odpowiedzi, bo najczęściej odpowiedź waha się między 1, ewentualnie 2 dzieci. No ale, no właśnie, czy jest jakieś ale w tej historii? Dlatego że kiedy czytamy historię Abrahama, bo w tym względzie najlepiej zerknąć do Biblii, przeczytać historię Abrahama, zobaczyć, co na temat dzieci Abrahama mówi nam źródło i zobaczyć, czy jest jakieś ale. Kiedy Abraham zostaje powołany, Bóg mówi mu, będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Wspaniała obietnica. Kiedy w 15 rozdziale czytamy o zawarciu przymierza z Abrahamem, Bóg pokazuje Abrahamowi gwiazdy i mówi wtedy, twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, ale, no, ale mija czas. Abraham posuwa się w latach. W latach posuwa się jego żona Saraj. Nie mają dzieci. Rodzi się zwątpienie i wtedy właśnie Saraj wychodzi z pewną inicjatywą, mówiąc, mam tutaj służebnicę, swoją służącą, Egipcjankę Hagar. Możesz z nią obcować. Być może ona urodzi mi dzieci. To jest też ważne stwierdzenie. Rzeczywiście tak się dzieje. Hagar i Abraham mają dziecko nazwane Ismael. Pierwsze dziecko, pierwszy syn Abrahama. I tutaj czasami niektórzy mówią, no ale przecież no, to było z niesprawego łoża, bo to była jego służąca, to nie była jego żona. Ale nigdzie, drodzy, na ten temat Biblia tak nie mówi. Cały czas Ismael jest uznawany za syna Abrahama. Bóg to sam potwierdza. Jest pewno, ale. Otóż Ismael nie będzie tym, który będzie dziedziczył. Ismael nie jest tym, z którym Bóg później zawrze swoje przymierze. Dlatego też Bóg powtarza swoją obietnicę i rzeczywiście po pewnym czasie rodzi Sara Abrahamowi syna, tutaj już jak najbardziej znanego, czyli Izaaka. Historia Sary i Hagar to już jest zupełnie inna opowieść, ich relacja, która nie jest najcieplejsza, tak delikatnie powiedzmy. Mamy więc drugiego syna i no właśnie, też dochodzi do pewnej sytuacji, w której wydaje się, że Ismael zostaje już odprawiony, oddalony. Sara po prostu chce, żeby Hagar i Ismael zostali wyrzuceni przez Abrahama. Ale, no właśnie, czy oni daleko odeszli? Chyba nie. I czy to byli jedyni synowie Abrahama? Nie. Warto, drodzy, sięgnąć troszeczkę dalej do historii Abrahama, do której myślę, że wiele razy nie sięgamy. Otóż w 25 rozdziale czytamy tak. Historia zaczyna się po śmierci Sary. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szuacha. 6 synów. Do tego Ismael, Izaak, wychodzi nam 8 dzieci, 8 synów. I co ważne, kiedy czytamy końcowy fragment historii Abrahama, historię związaną z jego pogrzebem, dla mnie pięknie jest to opisane, to zwróćcie uwagę, jak nazwany jest Izaak i Ismael. A Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do przodków swoich. Piękny jest ten fragment. I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego. Jeszcze raz podkreślę, synowie jego, bo tak o Izaaku i Ismaelu mówi Boże Słowo, tak o Izaaku i Ismaelu mówi nam historia Abrahama. Ja wiem, że my czasami mówimy, no przecież dziecko z niewolnicy,
No ale, drodzy, wystarczy spojrzeć na inną historię biblijną, nie tak odległą zresztą w czasie, bo przecież historię Jakuba. Jakub, który będzie miał 12 synów, stąd 12 pokoleń Izraela, z dwóch żon, z Lei i Racheli. No ale przecież nie wszyscy synowie będą z Lei i Racheli, bo przecież, jeśli dobrze pamiętam, trójka z jego synów będzie dokładnie tak jak w przypadku Ismaela, urodzonych z niewolnic należących do i Lei i Racheli. I nikt nie ma tu wątpliwości, że to są synowie Jakuba i nikt nie ma wątpliwości, że to są ci, którzy będą tworzyć plemiona Izraela. I to jest, drodzy, ta pierwsza odpowiedź. Abraham miał 8 synów. A jaka jest druga odpowiedź? Druga odpowiedź jest troszeczkę inna i troszeczkę teologiczna. Otóż Abraham jest uznawany za ojca monoteizmu. Abraham jest uznawany za ojca wiary w jedynego Boga. Dlatego Żydzi mówią, że ich ojciec to Abraham. Oni czują się dziećmi Abrahama, ale nie tylko oni. Przecież muzułmanie spoglądają na Abrahama jako na tego, który jest ich ojcem. Bo przecież w nim będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Każdy więc, kto wyznaje jedynego Boga, może mówić i mówi, naszym ojcem jest Abraham. Dlatego Abraham jest też ojcem wszystkich chrześcijan, wszystkich wierzących, bo przecież w Jezusie Chrystusie każdy z nas jest dzieckiem Abrahama. Jeśli więc mamy pytanie, ile dzieci miał Abraham, drodzy, można odpowiedzieć dokładnie tak, jak mówi nam Boże Słowo. Tyle, ile jest gwiazd na niebie.